Dzień dobry. Ja miałem powiedzieć, dobrze, mów. Zadaliście nam mnóstwo pytań o Mercedesa GLB. Na tyle dużo, że nie na wszystkie daliśmy radę odpowiedzieć w naszych testach, więc zrobiliśmy specjalny odcinek, gdzie tylko odpowiadamy na Wasze pytania. No to jedziemy. Najpierw... A poczekaj, a zasubskrybuj, łapkę w górę i daj mi czołówkę. Daj mi czołówkę tutaj. Roll the intro, jak to mówią youtuberzy. Ty siedź cicho. Jesteś jak James Bond. Kubuś Puchatek. Jest Chloe. Czy można? Teraz można. Dziękuję. Zacznijmy od pytań zasadniczych. Po 5 punktów. Co to jest GLB i po co jest? O to pytał Rafał Pietrakowski, Łukasz Lewczuk i Mateusz Król na YouTubie. Dobre pytanie. Po co jest ten samochód? Ten samochód odpowiada na potrzeby rynku. Tak mówi Mercedes. Potrzeba rynku według Mercedesa jest taka, że gdzieś między GLA, który jest samochodem no bardziej czteromiejscowym, mimo że 5 na 5 się go rejestruje, a GLC, który jest już samochodem od biedy pięciomiejscowym, ale jest droższy i ma napęd na 4 koła w standardzie i ma większe silniki, gdzieś pomiędzy nimi zmieści się auto rodzinne, które nie jest minivanem i to jest GLB. No i proszę, czy w takim razie, skoro już porównujemy do innych, czy jest tak samo premium jak AIC, pytał Pat TBU? Tak. Doskonale. A no właśnie, jeszcze wracając do GLC, czy jest alternatywą dla GLC, czy tylko nadmuchaną na maksa klasą AB? Moim zdaniem tak, ale... Tak, ale... O, dobrze, wymiarowo to naprawdę jest bardzo blisko GLC. I mówimy dosłownie o paru centymetrach w każdą stronę. Zdaje się, że jest znacząco węższy, ale jeśli chodzi o rozstaw osi, o długość, wysokość, GLB jest chyba nawet wyższy od GLC. Tak, więc... to wczoraj powiedziałeś i to wczoraj absolutnie zrobiło mi dziurę w głowie, bo jakoś patrząc na niego, widzę takie trochę przeskalowaną, taką trochę przeskalowaną B-klasę, a GLC no to jednak mimo wszystko już trochę większy. No właśnie, a to jest samochód znacznie większy od klasy B z dłuższym rozstawem osi. Po prostu to jest większy samochód. A czy to jest dobra alternatywa dla na przykład 3008, pytał Przemek Play. Jeśli potrzebujesz auta siedmiomiejscowego, to bardziej porównujmy z 5008. Aczkolwiek ono jest znacząco większe. Tak. A jeśli potrzebujesz auta pięciomiejscowego, to ja bym pewnie wolał Mercedesa, tylko że nie w tej cenie. No właśnie. A jak ma się w porównaniu do nowej Sorento? O to pytał Tomek. I to jest pytanie, na które ja częściowo nawet odpowiadam w moim teście. Dlatego, że okej, Sorento jest większe. Dostajesz za poniekąd podobne pieniądze o wiele więcej samochodu. Ale jest jedna rzecz, która mnie strasznie zirytowała w Sorento, bo skoro to jest taki samochód rodzinny, to niech on będzie na wskroś rodzinny, niech ma te wszystkie schowki i tak dalej. Natomiast w Sorento głupie schowki w drzwiach są tak małe, że mało co się tam mieści, a tutaj upchałam dwie butelki z wodą, bidon. Bidon, tak. Ten nasz 07, co to wcale nie jest tak dużo. I jeszcze jakieś tam drobne przekąski i podejrzewam, że to by jeszcze wystarczyło, więc w zależności od tego, pod jakim kątem będziesz porównywać te samochody, to może się okazać, że on jest nawet bardziej praktyczny niż Sorento. No tak, ale jeśli chcesz wepchnąć 7 osób do samochodu, to Sorento. Tak, zdecydowanie. I tam jeszcze zostaje kawałek bagażnika. No tak. Nawet już w konfiguracji 7 miejsc. No nie, bo tutaj to już nic. A czy nam się podoba GLB? Czy wolelibyśmy jakiegoś innego? SUV-a albo crossovera? GLB bardzo podoba się mi. Mi również też. Nie w tej cenie i teraz pytanie, ile, jakbym sobie skonfigurował samochód, to jak się cennik ma do rzeczywistości, bo skonfigurowaliśmy naprawdę oszczędnie i teraz już wiem, obejrzyjcie sobie testy, że trzeba i tak wziąć większy silnik, więc ćwierć bańki jest niewyjęte i za ćwierć bańki to, przepraszam, jest parę fajniejszych samochodów niż GLB, który jest w ogóle, mnie się podoba, ładnie wygląda, moim zdaniem, chociaż wszystkim się nie podoba, bo mówią, że to jest takie nie wiadomo co. Mnie on się podoba.
Mnie również się podoba. Za 180 tysięcy. Ja bym zapłaciła 200, ale już za takiego tłustego. I kolejne pytanie. Jakieś 2 lata temu mówiłem, że kupię C4 Grand Picasso, samochód świetny. Czy takie GLB to ta sama liga? Pisze do nas Marshall na YouTubie. Jeśli chodzi o wspomaganie kierowcy, jeśli chodzi o samą przyjemność z jazdy, to GLB jest samochodem o wiele lepszym, pod warunkiem, że go wyspecyfikujesz tak za ćwierć bańki. Natomiast jeżeli po prostu potrzebujesz golasa do wożenia jak największej liczby osób, to wtedy bierz C4 Grand Picasso i po prostu świat i ludzie potąd. A no właśnie, wracając do wyposażenia, tutaj zaczynają się pytania o nie właśnie. Czy ma podgrzewaną przednią szybę? Pyta Dan na Instagramie. Nie w tej wersji wyposażenia. Widziałem gdzieś w opcjach, że były podgrzewane dysze, ale chyba nie szybę. Chyba nie. Jakub Kosuda na YouTubie pyta, czy ta szczekaczka, hej Mercedes, dalej reaguje podczas rozmowy z pasażerem na samo słowo? Oczywiście, że reaguje. Na przykład gdybym w tej chwili powiedział, że Mercedes coś tam, to powinno się włączyć. I nie włączyło się. Nie włącza. Włącza się wtedy, kiedy nie potrzebujemy. A teraz jak chcemy zademonstrować, że się włączy, hej Mercedes. Hej Mercedes. To się nie włącza. Tak, proszę. Co chcesz teraz zrobić? Opowiedz dowcip. Słucham? Opowiedz dowcip. Nie będzie chciała. Jak mogę pomóc? Nie gadaj do mnie. Świetnie działa. Tu jest nieaktywowana jakaś część usługi. W ogóle cały MBUX składa się z iluś tam poziomów i jeszcze na końcu trzeba wykupić czy aktywować jakąś usługę. Ten samochód jest tak nowy, że my jesteśmy pierwszymi testującymi i zdaje się, że dział prasowy jeszcze nie wszystko uruchomił. Ale odpowiadając na pytanie Jakuba... Da się to wyłączyć. Da się to wyłączyć jednym gestem, więc w ogóle nie ma żadnego problemu. Albo można problemu. Tego w ogóle nie zamówić. Ale ja bym chciał. No to ja wtedy, też bym chciała. Tak, to weź BMW. BMW to w ogóle nie działa w Polsce, więc wtedy nie masz problemu. Dokładnie. Czy da się zlagować system inforozrywki? Pyta motoryzacja słowem luzaka. Nie udało mi się nigdy, ale też jakoś specjalnie nie próbowałem. Z drugiej strony są systemy, które lagują od samego patrzenia na nie. A tu działa w miarę płynnie. Pozdrawiamy Peugeota. Dobrze, dalej. Łukasz Coćko pyta, czy jest wersja AMG. Tak, jest. GLB AMG 35. Nie mylić z takim pełnym 45. To jest takie 35, taki bardzo, bardzo mocny pakiet. No 306 koni w takim samochodzie, come on. To wiesz, Zafira kiedyś tyle nie miała. A może miała, nieważne. Wiesz, jak robiona, to na pewno miała. Czemu wszędzie jest Piano Black? Pyta Miki Szyczy. Nie wszędzie. Nie wszędzie, aczkolwiek jest go tak sporo i dziś wycierałem już kurz z tego. Tak, ja już też przecieram rękawiczką. Komuś się wydaje, że jest to bardzo takie premium, ładne i tak dalej, a zbiera odciski palców. Michał Kane Klucz też ma problem z Piano Black, bo pyta, czy w Polsce mamy równie chore opcje jak w UK-u, czyli żeby wybrać multibeam, muszę wybrać najwyższy poziom i dodatkowo mam tandetne Piano Black. Nie, Michale, tutaj nie muszę mieć całego Piano Black i multibeam to opcja za 2061 zł. Udało mi się zrobić taki konfig, gdzie jest jedynym płatnym dodatkiem. Ale jak próbowałem sobie wrzucić wyświetlacz head-up przezierny, to nie chciał mi wyskoczyć poniżej jakiejś tam Prestige Line, czy AMG Line, czy cokolwiek. Mhm. Trzeba było mieć jakiś pakiet wyposażenia i dopiero w nim można było mieć HUDA. Okay. A ja chciałem sobie skonfigurować auto bez tych żadnych dodatków, pozbierać parę rzeczy i jeszcze na koniec HUD. A tu się nie dało. Więc różnie to bywa. Myślę, że w przypadku rynku brytyjskiego, bo zdaje się irlandzkiego, bo o tym, w Irlandii to już w ogóle jest do niczego. Rozmawiałem z Bobem Flawinem na ten temat i tam jest, po pierwsze samochody są drogie, po drugie sprzedaż jest jaka jest, a po trzecie w związku z tym podejrzewam, że do Was trafiają takie już pre-specified pakiety i ewentualnie możesz do niego dobrać, nie wiem, kolor tapicerki w najlepszym wypadku. No to jest coś takiego, co też... W Emiratach jest, tak. W Emiratach jest. Bierzesz BMW średnie, bogate i bardzo bogate. Więcej nie ma. Pojemność zbiornika paliwa, pyta Bartoszka. 52 litry, Bartoszu.
czym mieszczą się do niego? Zakupy z marketów budowlanych typu Obi, marketów typu Oszołom, żarcie z Maka, KFC, Burger Kinga i pies wielkości owczarka niemieckiego w bagażniku. Jeżeli wszystko naraz... się zmieści. Jeżeli, słuchaj, ja ostatnio jak byłem w markecie budowlanym, kupiłem śrubki i żarówkę. Zmieści się. Zmieści się. Bez problemu. Poza tym, wiesz, jeżeli na końcu jest ten pies, to jeżeli on zajmie się najpierw tym jedzeniem, to na pewno się zmieści. To wszystko się zmieści, tylko może wyprowadź go jeszcze zanim na paskudzi. No tak. Czy obecne GLB to wymiarami odpowiednik GLK? Pyta Ariel Sątowski na YouTubie. Tak, to jest porównywalnych rozmiarów samochód. Nawet tylko, ma chyba dłuższy rozstaw osi. Ale o ile pamiętam, jest trochę węższy. Tak, i GLK jest jednak praszczurem GLC, ponieważ w GLK też były silniki raczej duże. I napęd na 4. I napęd na 4. Natomiast tu możesz mieć silnik, tak jak w tym egzemplarzu, 1.3 z napędem na przód. Nawet może być 1.3 136 koni, tak jak w Miniaku. Tam jest 1.5. O Jezu. No ale tak. Czy da się nim pojechać w 7 osób na weekend za miasto? Pyta Grzegorz Wajnerowski na YouTubie. Da się pod warunkiem, że z dmuchanych zabawek wypuścicie powietrze. Ile jest miejsca w trzecim rzędzie siedzeń? Pytał Maciek Lubas i Roger Pietrzyk na YouTubie. Jest... Ty czy ja? No, słuchaj, ja mogę powiedzieć, że tak. Bywało lepiej, bywało gorzej. Klasyczne not great, not terrible. Jest przewidziany na osoby do 167 cm, kiedy ja tam siedzę. 9, tam jest napisane 9. Kiedy ja siedzę z tyłu, to już... No, ale ty jesteś wyższy. No, ja jestem wyższy, dziękuję. To mam głowę w suficie, w podsuficie. Ale o ile pamiętam, jak już wlazłem dwa do tego Peugeot... Dwa tygłany zaklepuję, komplecik. Rzeczywiście bardzo ładnie. W momencie jeden TSI, drugi TDI, 2.0 oba. Ach. Sprawdzona konstrukcja. W każdym razie, jak siedziałem w 3008, to było mi ciaśniej w 5008. 5008. Aczkolwiek chyba do 5008 wygodniej się tam wchodziło. Bezwzględnie. No ale... Coś za coś. Coś, to są, za coś. To są siedzenia dla dzieci, są z tyłu isofiksy, ale to są siedzenia dla dzieci, niekoniecznie dla dorosłych, ewentualnie dla małych dorosłych. No tak, no ja jestem konusem, więc powiedzmy, że ja jestem w stanie tam się jakoś umościć. Tak. Czy kiedy złowię dużą rybę, zmieści się po złożeniu foteli? Pyta Faki Lucky Power na YouTubie. Ale prawdziwą rybę czy w Animal Crossing? Mamy też pytanie od naszego kolegi, który bardzo chciałby wozić worki ziemniaków. Bardzo chcę porządny samochód, nie chcę dostawczaka, jest niewygodny, a stać mnie na auto klasy premium, więc czemu nie? Moja rada? Kup Sprintera. Też jest wygodny, też ma MBUX, a nie będziesz się musiał zastanawiać, ile tych worków ziemniaków wejdzie, bo na pakę wejdą absolutnie wszystkie. Co mamy dalej? Pytania o jakość. Jak wygląda spasowanie elementów wewnątrz auta? Czy materiały użyte do wykończenia wnętrza są adekwatne do ceny? Pyta Ariel Christian. Spasowanie wewnątrz moim zdaniem jest ok. Bez zarzutu, nie znalazłem niczego dziwnego, żeby coś nie pasowało. Nie umiem też się odnieść do tego, czy to jest adekwatne do ceny. To znaczy, no, mimo wszystko, no, ja się nie spodziewam, że on będzie wykończony jak GLS. Chociaż nie jest tak bardzo różny. Okej, no nie ma drewna. No nie ma drewna. O jakość spasowania pytał też niejaki Bocian Podróba. To nie jest żadna Podróba, drogie Bocianie. Czy są problemy, tak jak w innych kompaktach Mercedesa, z trzaskaniem drzwiami? Tak. Cicho bądź. Tak. Teraz się włączyło. Co chcesz teraz zrobić? Anuluj. No więc te problemy, Piotrze, są. Czy konsola deska trzeszczy tak samo jak w klasie A? Pytał Bartoszka. Nie. Nic nie trzeszczy. A poza tym nie pamiętam, żeby coś trzeszczało w którymkolwiek... W E-klasie pierwszej, którą testowałem lat temu, znaczy w obecnej generacji E-klasy, pierwszy test sprzed iluś tam lat, tam rzeczywiście wszystko trzeszczało, jak się naciskało na deskę rozdzielczą. Ale pytanie było o A. W A mi nie trzeszczało, ale ponieważ może kiedyś coś. Nie, nie trzeszczy. Zobacz. No nie, już. Wyrwę, nie rób, zabiorę do domu. Nie, zostaw, po co mi to? Co ja na tym będę oglądać? TVN-y? Macierwa pyta o spasowanie na słupku A od strony pasażera.
bez zarzutu. Pytanie o prowadzenie. Bartoszka pyta, czy test Łosia przy 77 zaliczy. Nie wiemy. Oglądaj ten, jak oni się nazywają? No, tych miłych panów z Hiszpanii. Oni się nazywają KM77 po prostu? Czy KMH? Cokolwiek. Ich oglądaj, na pewno przetestują. Dodam jeszcze, przepraszam, bo parę osób mnie pytało, czy test Łosia przy jakiejś... Ja nie mam metodologii do testu Łosia. Ich cały kanał polega na tym, że mają stałe miejsce w jednej lokalizacji z jednym rozstawieniem słupków i oni tam mają powtarzalną... trasę testową. Trasę testową, powtarzalny test. Jeżeli ja nie mam takiego miejsca, nie mam też powtarzalnej pogody, bo dziś jest lekko wilgotno i tak dalej, to ja nie mam możliwości powiedzieć, czy to zrobi dobrze. Ja nie mam też techniki, żeby to zrobić, bo nie robiłem nigdy takiego testu Łosia, więc nie wiem, jak to będzie. Dalej. Jak zachowuje się przy prędkościach autostradowych, ile pali i ile pociągnie na haku? O to też pytał Snorlax, a to było pytanie Krzysztofa Janusa. Ja tylko odpowiem, że na haku do 2000 kg, czyli do 2 ton. W zależności od wersji silnikowej. W zależności od wersji silnikowej. A co do tego, jak jeździ przy prędkościach autostradowych? Bardzo przyjemnie. Jechać jedzie, tylko że trochę dużo pali. No tak. No nie, no pali jednoznacznie dużo. Bo tu jest mały silnik. Tu jest silnik 1.3 i to nie jest silnik do jazdy po autostradzie. A no właśnie. To też odpowiada na pytanie Mateusza Mazurka. Krzysztof Janus pytał też, czy choć trochę ma to coś jak G-klasa. Znaczek? Nie, to porównujemy dwa systemy walutowe, absolutnie. Dlatego, że Gelenda to jednak... To jest samochód terenowy, a to jest mały SUV. Uluksusowiony, że się tak wyrażę. Tak. A to jest mały SUV, taki raczej miejski. Więc... Tak, tu nie będziesz miał żadnej blokady dyfrów. Tu, okay, jeżeli weźmiesz wersję z napędem na wszystkie koła, to będziesz miał jakiś elektronicznie sterowany tryb terenowy, taki jak w GLA, więc zachęcam do obejrzenia GLA, tam robię ten mój podjazd na UKOS pod górkę i jakoś daje radę i to wtedy da radę podobnie, tak samo pewnie. To ma jakiś tam, wiesz, prześwit typu, nie wiem, 13 cm, 14, więc to nie jest samochód do tego. Odpowiedziałeś właśnie na pytanie kolegi z Canfor, który się pytał, czy jest jakieś zastosowanie w terenie tego samochodu. Nie. No nie, napęd na wszystkie koła jest raczej po to, żeby się mniej ślizgać, jak na przykład potrzebujesz ostro ruszyć, włączyć się do ruchu. Mm-hmm, zdecydowanie. Nie uprawiałabym nim żadnego offroadu. Jaka jest zwrotność? Chyba, że poczekaj, jak chłopaki na kanale Menadżer Anton, oni tam to wezmą... Jezus Mario, jak będę to oglądała. Tak, to wtedy... Będę oglądać jak zła. To oni na pewno zrobią tym offroad, ale oni tetetką podejrzewam, że wjeżdżali oni, dalej niż podjadą Ranger, tym, więc... wiesz, pod odpowiednik Kasprowego. Jeszcze o prowadzeniu. Jaka jest zwrotność auta i możliwości jego manewrowania na ciasnym parkingu? O to pytał Adam Machnicki na YouTubie. Poczekaj, tu jest akurat linia ciągła, więc nie będę uprawiał. O, czekaj, czy tu jest... No tu masz. To jest pętla nie, i na nią pętla, też nie można, nie można wjechać. Poczekaj. Gdzieś bym wjechał, gdzie jest wąsko i zawrócił. No to zobaczymy. No to zaraz zobaczymy. A tymczasem możemy odpowiadać na tak zwane pytania z kosmosu. Czy wasza dwójka zmieści się naraz do bagażnika bez składania trzeciego rzędu? Pyta Husky Husky. Nie, bo Franka kiepsko prowadzi. Bez składania trzeciego rzędu? Bez składania trzeciego rzędu. O, to w ogóle. Tam się nic nie zmieści, nie, bo to jest... Nie, to wtedy to tam się moje torebki mieszczą. Dobrze, przepraszam. Tak, bo tu jest wtedy masz 130 litrów, czyli tyle co w Mazdzie MX-5 obecnej. Obecnej. Dobrze, tu jest, zobacz, tu jest wąsko, offroad, błoto, syf, więc tu sobie zawrócimy... offroad, ja tu Mazdą jeździłam, człowiek. Więc tu sobie zawrócimy na 3 i zobaczymy, jak zwrotny jest to no samochód. I zaraz to pokażemy. Tymczasem Cicho. Tymczasem G-Man pyta, dlaczego mnie nie stać? No to zależy, na ile go wyspecyfikowałeś. Poza tym, cytując klasyka, jak on mówił, pan prezydent nasz były? Zmień pracę, weź kredyt. Weź kredyt. My tego nie popieramy, bo wierzymy w samorozwój, ale może niekoniecznie w to. Na 4 zawrócił. Myślę, że to już jest nieźle. Not great, not terrible. Ile można ubić z sennika na koniec? Pytał Adam K. na YouTubie. Nie wiem, wybierz się do salonu i spytaj. To jest w tej chwili nowy samochód, więc niewiele. Nie.
Ja sprawdziłam, na stronie Mercedesa w tej chwili jest kilkadziesiąt GLB do wzięcia od ręki. A, czyli nie zeszły jednak. Nie, myślę, że to znaczy inaczej. A, to są te u dealerów, co musieli je porejestrować, to żeby są te im wyszły. U dealerów, tak, bo żeby wyszło, że jest sprzedaż. Są po całej Polsce, jest jakieś tam w Nowym Sączu, na który zresztą patrzyłam, rata od 1600 zł miesięcznie, oczywiście netto. Myślę, że można ponegocjować, jak się pójdzie do dealera i powie, że bardzo by się chciało ten samochód, to może coś się jeszcze wyciągnie. No. Więc taka moja odpowiedź, bo innej nie mamy. To kończy naszą listę pytań i odpowiedzi. Jak Wam się taki materiał podoba? Czy chcecie więcej takich? Piszcie. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania o GLB, to rany boskie, nie wiem. Darujcie sobie. Obejrzyjcie sobie jeszcze raz wszystko, co linkujemy pod spodem, bo więcej już nie mamy siły o nim gadać. Ale nadal bym go rozważył, tylko tak, żeby był troszkę tańszy. I niebieski. Ja bym chciała niebieski. Tak. Mhm. To w takim razie miłego. Pa! Dziękujemy, że oglądasz kanał Ania i Marek Jadą. Nie zapomnij dać nam suba i włączyć powiadomień o nowych odcinkach. Publikujemy kilka razy w tygodniu. Testy, pierwsze wrażenia i inne materiały okołomotoryzacyjne. Można nam też zadawać pytania tutaj i na Instagramie. Ania i Marek Jadą. Do zobaczenia w następnym odcinku.